Witam wszystkich. Dzisiaj będzie amerykańska racja żywnościowa MRE menu numer 12. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. I zaczynamy od dania głównego, czyli makaron z wegetariańskimi kiełbaskami w sosie pomidorowym. Całość podgrzejemy bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Nalewamy dotąd wody w granicach 40 ml. Może być woda z solą, jak w moim przypadku. No i tym razem nie włożę w ten sposób, tylko odwrotnie. Podobno ma być lepiej. No trochę lepiej się wsuwa. Wystarczy trochę pomieszać, aby woda wszędzie doszła. I czekamy, aż się podgrzeje. Tak się danie przedstawia po podgrzaniu. Jak widać, mamy tu makaron. W sosie pomidorowym, który albo się źle podgrzał, albo po prostu jest taki gęsty. No ciepło jest, to raczej takie gęste ma być. Mamy tu też czerwoną paprykę. W sumie nawet nieźle ten sos jest doprawiony. Chyba jeszcze zielona papryka. No i te kiełbaski, które są rozdrobnione. Widać takie malutkie kawałeczki. No ale, żeby danie było jeszcze lepsze, dodamy sosu tabasco. Te sosy to zmniejszyli. Takie, co były w buteleczkach, były 5 gramów, a te mają 3,7 grama. No, teraz będzie nieźle paliło. No i tak to powinno smakować. Teraz jest o bardziej wyraźniejsze w smaku. Makaron jest miękki, dobrze ugotowany. W sumie ten sos też nieźle tutaj pasuje. Właśnie z takimi kawałeczkami tych wegetariańskich kiełbasek. W sumie tego typu danie już raz bodajże miałem. W wersji halal. To w zasadzie mniej więcej jak to smakowało. Ogólnie danie bardzo dobre, jak dla mnie. Tylko trochę za mało go tutaj jest. Po pikantnym obiedzie trzeba się nieco odświeżyć. Jabłko w sosie. Z drugiej strony mamy kartkę, pocztówkę w zasadzie. Musimy wypełnić i wysłać z frontu do rodziny jakąś wiadomość.
No więc otwieramy. To jak widać jest takie coś w formie pire. Niektórzy na to nazywają papką. Ale nieważne jak to wygląda, najważniejsze jak to smakuje. A smakuje jabłkiem. Bo czym miałoby smakować? No sosu takiego to raczej tutaj nie widać. Bo wszystko jest po prostu takie gęste. Świetne. Dość sporo cukru tu jest. W takiej małej ilości aż 19 gramów. Ale za to jest też witamina C. Jabłko jak dla mnie bardzo dobre. Trochę przeczyści kubki smakowe po pikantnym obiedzie. Cukier. Śmietanka lub zawielacz, jak kto woli. I kawa 1,7 grama. Teoretycznie na 180 ml wody. Ja tu przeważnie zalewam nieco więcej. W nowszych racjach kawy są nieco zmniejszone, 1,5 gramowe, więc ta, żeby nie była za mocna, to dlatego dolewam więcej wody. Teraz zajmiemy się ciastem, czekoladowo-bananowo-orzechowy. Smak. To oczywiście nam jest niepotrzebne. I tak to wygląda. Jest bardzo kruche. Słodkie. Czuć taki czekoladowy posmak. Tu są też kawałeczki czekolady. I kawałeczki orzechów. Banana to tak lekko można wyczuć, ale smak bananowy jest. Najbardziej czuć czekoladę. Bardzo świetne ciasto. Świetne. No i czas na kawę. Do ciasta idealnie pasuje.
jak dla mnie bardzo dobra. W tej chwili jest niezbyt mocna. Jak ktoś chce mocniejszą, to sobie naleje mniej wody. Dla mnie świetna. Szczególnie w połączeniu z ciastem. Dość słodkim. Napój limonkowy, w którym oczywiście bez owocowego soku, czyli głównie sztuczne aromaty. Ostatecznie można tutaj zalać wody, chociaż kiepsko będzie się piło, a jeszcze gorzej mieszało, gdyż to opakowanie nie ma zapięcia. No ale żeby lepiej było widać, to przeleję to tu, raczej przesypię taki żółtawy proszek na około 360 ml wody. Może być ciepła, może być zimna, jak komu pasuje lub jaka jest pogoda. A że jest wiosna, prawie że lato, to można pić zimne. I przechodzimy do chleba. Chleba w bardzo dużym cudzysłowiu. Nieciekawe to jest w smaku. Coś ostatnio zbyt często na to trafiam. Krakersy są znacznie lepsze. No i do tego mamy masło orzechowe, które uwielbiam. Zaraz pewnie ktoś napisze, że to kiepsko wygląda. No to wygląda tak, jak wygląda. Przecież ważne, jak smakuje. Tylko jest jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest dżem? Do tego Amerykanie zazwyczaj dodają jeszcze dżemu. Więc czemu tutaj tego nie dali? Nie mam kompletnego pojęcia. A przydałoby się na pewno. No masło orzechowe jak masło orzechowe. Takie kremowe, orzechowe. Tym chlebem jako tako ujdzie. Z samego chleba lepiej nie jeść. Chleba w cudzysłowiu. Dobrze, że chociaż masło orzechowe smakuje tak, jak powinno być. Ale jednak dżem by się przydał. No i jeden z najlepszych moich napoi w amerykańskich racjach. Bardzo mocno wyczuwalna limonka. Świetny smak. Niezbyt słodkie. Obok jeszcze jednego napoju winogronowego, który dość rzadko występuje. Ten jest dla mnie numerem jeden. A, super.
I zbliżamy się do końca. Zostały nam gumy, dwie sztuki. Takie malutkie. Smak taki trochę może owocowy, lekko cynamonowy. Ja wolę takie miętowe. W racjach zazwyczaj zostaje mi sól. Bardzo rzadko korzystam. Nie jest potrzebna, bo zazwyczaj dania są z dużą ilością soli. Szkoda, że nie ma pieprzu, ale to tylko w takich cywilnych racjach przeważnie jest. Dobrze, że chociaż sos tabasco dodają. No i wspaniały papier toaletowy. Takie bardzo cieniutkie chusteczki, serwetki. Ważne, że jest. Niekoniecznie do tego akurat celu, może być do czegokolwiek. Paczka zapałek. Książeczkowe, których za bardzo nie lubię. Przeważnie kiepsko się palą. W zależności na jaki się natrafi. Nie wiem, czy wiatr mi nie przeszkodzi. No. Powiedzmy, że się palą. Ja czasami stosuję to jako świetną podpałkę. Czyli podpalam jedną zapałką całą resztę i wrzucam. I ogień się rozpala. Bardzo szybko. Woreczek na napoje. Dość rzadko z tego korzystam. Jest film na ten temat w sumie, jak zagotować, podgrzać w zasadzie kawę. Podobnym woreczku, tyle że akurat tamten jest z racji kanadyjskiej, no ale podobny do tego, tyle że tamten stoi, można postawić, a tego nie za bardzo. Ale w tym też już kiedyś podgrzewałem, no nie ma filmu tego akurat, ale normalnie da się podgrzać. Można też sobie przechowywać w tym woreczku jakieś inne rzeczy. W końcu ma zapięcie strunowe. Chusteczka nawilżona. Bardzo dobrze nawilżona. Jakimś mydłem w płynie czy coś takiego. Bardzo świetnie czyści. Zwłaszcza jeśli mamy ubrudzone ręce od jakiejś kuchenki na drewno. Super się czyści tym. No i teraz jest takie małe pytanie. Czy w każdych racjach warto, amerykańskich powiedzmy, pokazywać tego typu gadżety w każdym filmie? Czy sobie przy następnych filmach to odpuścić? Jak widać, to się powtarza we wszystkich prawie że racjach. Pewnie niektórzy nawet do końca tego nie oglądają, tylko wyłączają. Bo po prostu to jest trochę nudne. Któryś tam dziesiąty raz pokazywać to. A że amerykańskich racji będzie dość sporo, to nie wiem, czy pokazywać takie rzeczy na końcu, czy sobie można darować. W pierwszej części w sumie jest tylko pokazane, jak to wygląda. Być może to wystarczy. Więc czekam na komentarze. Pod filmem. I to by było na dzisiaj wszystko. Do następnego filmu.